Karaiby. Tu na morzu żyje rodzina piratów. Wiodą oni życie pełne przygód, okradając inne statki i okoliczne miasta. Pewnego dnia wieśniacy postanawiają zastawić na nich pułapkę. Zobacz ich przygodę, a jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, to zostaw kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Siemanko, tutaj Pirat Jack i słuchajcie, właśnie przycumowałem nasz statek do brzegu, ponieważ trafiliśmy do naszego miasteczka, które lubimy grabić razem z rodzicami. Rodzice pewnie jeszcze śpią, słuchajcie, ja tutaj sam jestem taki zdolny, że rządziłem tutaj cały stateczek, przycumowałem, patrzcie, nawet schodki już są gotowe, żebyśmy mogli zejść na ląd, dlatego idę zrobić niespodziankę rodzicom i za momencik ich obudzimy, zrobimy im wjazd. O kurczę, patrzcie, jakie słodziaki jeszcze tutaj śpią. Halo, halo, o fu, rodzica. Jak tu śmierdzi z gniłym serem. Halina, nie umyłaś nóg, ufu. Rodzice, wstawać. Co ty do mnie mówisz, słuchaj, weź te swoje giry stąd, po prostu całe normalnie łóżko przez ciebie zaflaj, idź stąd, halo, po prostu, już mam dość. Nie kłócimy się, rodzinka. Rodzinka, przycumowałem nasz statek już do brzegu, jesteśmy w mieście, które będziemy dzisiaj grabili, nasze ulubione miasteczko, słuchajcie, także cieszymy się. Jej, super, juhu, świetnie, yes, ale super, ale już nie mogę doczekać, no, wow. Siostra w ogóle już z samego ranka poszła tam na jakieś łowy, słuchajcie, musimy się uzbroić, ja dzisiaj biorę tą szabelkę, mogę tą, tatusiu, mogę tą, proszę. Poczekaj. No oczywiście, bierz, ty jesteś jednym z najlepszych piratów, dlatego chodźmy grabić, bo już się nie mogę doczekać. Ale czekajcie, ktoś będzie musiał zostać, bo przecież pod podkładem mamy pełno złota, które zdobyliśmy właśnie już grabiąc poprzednie miasta. Ktoś będzie musiał zostać. Może mamusiu, ty byś została tutaj i popilnowała naszego statku, co? Tak, zostanę, a wy idźcie, okej? Okay? Załatwię coś do jedzenia może. O, super. No, ty lepiej nie załatwiaj nic do jedzenia, tylko umyj swoje stopy, bo ci leciutko śmierć zawą. Dobra. Idź już, słuchaj mnie, nie denerwuj. Rodzinka, nie kłóćcie się, będzie wszystko w porządku. Idziemy teraz na łowy, także do dzieła, tatusiu. Patrz, kurczę, ziemniaki. O, może mama tutaj normalnie już może je nawet, wiesz co, ugotować. Patrz, kurczę, kurczaki mają, dawaj kurczaki, wypuszczamy je, tatusiu, co? Jajka, ty, no, oczywiście, bierzemy, ja ziemniaczki, to się nam się przyda. Pod pokład oczywiście wszystko weźmiemy. O, patrz, jakie ryby zawędziłem, zobacz tylko na to. Ty, kurczę, w sumie jestem głodny, tato, może tutaj jest jakaś restauracja, ty, pana tego wariata, patrz, co oni, co za głąby, patrz, tatusiu, oni w ogóle płyną po, kurczę, po moście, co oni myślą, ej, chłopaki, tutaj jest woda, a nie tutaj, ha, gdzie wy tutaj pływacie, chyba wam się coś pomyliło, ty, sklep z okularkami, tatusiu, mogę okularki, proszę, chodź, kurczę, po jakie fajne i różne kolorki są. My jesteśmy piratami, bierz oczywiście, synu. Możemy zabrać ludziom w ogóle wszystko z tego miasta. Czekaj. Ponieważ za każdym razem, gdy nam się nie coś odwędzimy, to możemy uciec. Patrz, tatusiu, kurczę, jakie mam fajne oksiki. Jeszcze nie ubieram na oczy, bo jeszcze, wiesz co, jeszcze mi, kurczę, nic nie będę widział, bo to są chyba jakieś, wiesz co, na wadę wzroku. Ty, coś tutaj jest. Patrz, są ryby. Kurczę, ile złota, tatusiu, dawaj, bierz wszystko tutaj. Uważaj, bo jakiś koleś patrzy. Dzień dobry, proszę pana, witamy bardzo serdecznie. Co tam? O nie, to znowu wy, zostawcie mnie. Dobrze, zostawimy pana spokojnie, my tylko robimy swoją robotę, to co zawsze, gramimy po prostu wasze miasto, haha, mamy was. Tylko najpierw oddajcie swoje złoto, bije. On mnie uderzył, kurczę, proszę pana, niech pan nas zostawi, niech pan więcej nie fika lepiej, bo my z tatusiem mamy szabelki, nie zawahamy się ich użyć, co nie, tatusiu? Tak, właśnie, pokaż mu szabelkę, zobacz jaką mamy szabelkę, dlatego chowaj się czym prędzej, łosiu. Dobra, dawaj, tatusiu, nie ma co w ogóle sobie nim głowy zawracać. Ty, patrz, przyszedł jakiś następny do sklepu, chyba nas zobaczył. Oni niedługo mogą po policję zadzwonić, tu jest w ogóle portowa 1, okej. Dobra, dawaj, idziemy dalej, patrz ile tu ludzi. Dużo złota dzisiaj zarobimy, coś czuję, a ty, tato, jak myślisz? Oj, oczywiście, już mamy zebranych bardzo dużo, wziąłem wszystko w ogóle z tamtej właśnie skrzynki, zobacz, mamy już 52 złota. Może rozdamy to biednym ludziom, kurczę, patrz, ty, jakaś restauracja jest, tatusiu, tutaj możemy coś zjeść, dla mamy nawet może być, ja dla mamy wezmę tego kurczaczka, bo jak będzie głodna, no to on oczywiście sobie zje, pa, burgerki, dawaj, wcinamy wszystko, dzień dobry, witamy pana, my tutaj tylko, o nie, rybki nie chcę jeść, tutaj, ty, kurczę. Synu, dobry ten hamburger, ty. Oni jakoś dobrze tu przyprawili to, ten hamburger. Tato, ktoś się czai za tobą, zobacz na tego kolesia. Widzisz go? Chodźcie za mną, chodźcie. Co, gdzie mamy iść? No chodźcie, słuchajcie, jesteście tymi piratami, nie? Ja mam do was mega propozycję. Jaka? Wiecie co?
Chodźcie. Ostatnio tutaj byli też inni piraci i wiecie co? Rozbili statek, a w tym statku jest największy, najlepszy skarb wszechświata. Cicho, zobacz! Podsłuchuję, kurczę, widziałeś? Podsłuchiwał. Tak, właśnie, idź stąd, ziomeczku, idź! Stąd. Kurczę, nie podsłuchuj naszych tajemnic, my tutaj właśnie mamy biznesy do obgadania, ty podsłuchujesz, do widzenia. Kurczę, już cię nie ma stąd, ty, i usłyszał o skarbie, usłyszał o skarbie, cicho, i co tak, teraz? Tak. Nie tak głośno, nikt się nie dowie, wiecie, to jest tylko dla was skarb, bo wy jesteście tymi piratami, o których tyle normalnie mówią wszyscy. Ten skarb jest tam ukryty, ale pierw musicie mieć mapę. Mapa jest u Franka na Portowej 7, idźcie tam, da wam tą mapę. Dobra, no. Super, to ziomeczku, trzymaj tutaj złoto. Dzięki, normalnie za informację. Tak, tato, daj mu okulary może, co? Daj mu te okulary, które zwędziłeś. O. Trzymaj, weź sobie wybierz do wyboru do koloru. Dobra, idźcie, tak. Dobra, pójdziemy, tato, może weźmiemy jeszcze, weź tego hamburgerka dla siostry, jak coś, jakby była głodna. I lecimy, kurczę, co? W ogóle dostaliśmy info o skarbie, słuchaj, może odkryjemy nowy skarb, będziemy w ogóle bogaci. Ja bym chciał znaleźć tyle złota, żeby nam na pokładzie po prostu się nie zmieściło, wiesz, tatusiu? No tak, w ogóle będzie pewnie taka kiedyś sytuacja, że zawędzimy, będziemy mieć tyle złota, że po prostu nam już będzie wypadało spoza burty. Tak, on powiedział w ogóle, że to jest na Portowej 7, nie? Zobacz, tutaj jest Portowa 1, czekaj, Portowa 2. O, cześć siostra, słuchaj, w ogóle co tam u ciebie? Zwędziłaś dzisiaj coś ciekawego? No, zwędziłam parę sztabek złota, patrzcie, normalnie 6, ale w ogóle, wiecie co? Mają tutaj braki w pożywieniu, ale na szczęście takiego kolesia okradłam, więc mamy jedzenie, mamy zapasy, jest super! Mamy tyle ciebie burgerka w ogóle, specjalnie wzięliśmy, dzięki. Zobacz, jakbyś była głodna. O, jaki dobry, miam, miam, słuchaj, miam, super. Zanieś jeszcze dla mamy tutaj, mam takiego właśnie kurczaczka dla mamusi i normalnie w ogóle, siostra, taka jest akcja, że najprawdopodobniej odkryjemy dzisiaj super skarb, dostaliśmy info normalnie o super skarbie, idziemy właśnie tam na Portową 7, bo tu jest Portowa 2, najprawdopodobniej tam jest miejsce, gdzie dostaniemy po prostu mapę, także idziemy tam zobaczyć w ogóle, czy on nas nie wyrolował. Ty, tato, a co jak on nas wyrolował, co? I tej mapy tam nie będzie, co? Nie mam pojęcia, dlatego dzieci, zawsze bądźcie czujne, bo nie wiadomo, nigdy nie ufajcie tym ludziom. No patrzcie, tutaj jest Portowa 7, najprawdopodobniej tutaj powinna być ta mapa, słuchajcie. Ja tutaj biorę szabelkę i otwieram. Ty, jest jakiś koleś? Jest rzeczywiście tutaj jakaś mapa. Dzień dobry, witamy pana. Ogólnie ma pan mapę? Proszę, tu jest dla was mapa. Dobra, on mówi, on już kurczę wiedział, oni są przygotowani, oni wiedzieli, że my tu przybędziemy. Siostra, bierz telewizor jeszcze, no właśnie. Tak. I zegarek, ja biorę zegarek normalnie, mi się przyda, weź mi siostra go i normalnie mamy mapę, słuchajcie, mamy mapę. Okej, tatusiu, skakuję po ciebie, mi, wszystko w porządku. Tato, co? Dawaj, tato. Dobra. Do góry, tatusiu, do góry, dawaj. Już jestem w całe szczęście, udało się. Co dzięki, ci się stało, tatusiu, czemu ty żeś wpadł do wody, nie umiesz pływać, czy o co chodzi, zemdlałeś? Poślizgnęłem się, bo tutaj, zobaczcie, glony są i za tymi glonami się poślizgnęłem właśnie do wody. Uważaj, musimy uważać, słuchajcie, ja tutaj biorę tą mapę i zobaczymy w ogóle, gdzie ona prowadzi. Patrzcie, ogólnie wskazuje w tamtym kierunku, że mamy iść i ej, kurczę, co, ktoś nas tutaj podgląda, ty, siostra, weź tam mu powiedz, żeby tam nas nie podglądali, żeby dali spokój na chwilę. No, jak tam? Tatusiu. Zobacz, tato, musimy iść tam. I tam może będzie ten skarb. Patrzcie, jest zaznaczony nawet krzyżykiem na mapie. Myślę, że kurczę, będziemy bogaci dzisiaj. Lecimy? Siostra, ty lecisz z nami? Ze mną i z tatą? Czy się boisz? Ja może pójdę do mamy, bo wtedy ona nam pomoże. Weźmiemy ten skarb, będziemy bogaci. Rozumiecie to? Bogaci. Jej. Dokładnie. Dobra, to idź do mamy. Nie, daj jej jedzonko, a my bierzemy normalnie skarb, mapę. Jeszcze zanieś tutaj to jedzonko. Proszę bardzo, ziemniaczki i rybki zawędziłem. Właśnie, dobra. Proszę. Dobra, siostra tu jeszcze zostawiła ziemniaki, także weź i się widzimy później, okej, tatusiu, także dawaj, lecimy, patrz tutaj ile statków w ogóle, płyniemy kurczę łódeczkami na jednej łódce, ty w ogóle widziałem jakie one porośnięte były glonami pod spodem, ty, a ja w ogóle mam te śmieszne okularki cały czas na sobie, ha, ale fajnie wygląda w ogóle, jakie jaja. Powiem ci, że śmiesznie. Dobra, no dawaj, fajnie tatusiu. Wyglądasz, synku, fajnie. Chodźmy po prostu już zebrać ten skarb, bo już się nie mogę doczekać. Dobra, czekaj, płyniemy. Ja już wsiadłem, tato, z tobą na łódkę. Także jedziemy. Juhu, kurczę, ale fajowsko. W dobrym kierunku. Ty, patrz, tam jest jakiś stary statek opuszczony, widzisz? Widzisz to, tatusiu? Tak, a właśnie ta mapa tutaj prowadziła, także możliwe, że tutaj gdzieś w tych okolicach już może być ten skarb. No, możliwe, słuchaj. Chodź, zobaczymy, patrz, kurczę. Ty, tutaj widać w ogóle krew. Ja nie mogę, bardzo dziwne miejsce. Okej, ty, skrzynki są puste. Najprawdopodobniej tutaj nie za bardzo nic ciekawego nie ma. Ty,
Ale tam widzę jakąś diamentową skrzynię, tatusiu. Tam coś jest ewidentnie. Tylko czekaj, musimy się pierw tu rozejrzeć, czy przypadkiem tutaj nikogo nie ma w pobliżu. Bo jak ktoś nam tutaj, wiesz co, ktoś się tutaj czai, może to jest jakaś pułapka. Musimy uważać, tato, wiesz? Czekaj, oczywiście, czekaj. Oczywiście, że tak. Dlatego wcześniej ci mówiłem, żebyś był ostrożny, dobrze, synku, że słuchasz moich rad. No, dawaj, kurczę, lecimy normalnie. Dobra, takie, że jest czysto, możemy lecieć normalnie. O, tatusiu, wszystko w porządku, dobra. Ty, a kto to jest tutaj? Ty patrz, jakieś kurcze widmo tutaj! Ten statek jest jakiś nawiedzony, patrz w ogóle, co to są? Ty kurcze, jakieś dziwolągi! Co to jest, tato? Co to jest? Oj, nie wiem, to może są duchy, pirackie duchy, patrz, atakujmy ich! Kurcze, coś tutaj się kotłuje, tu jest jakiś dym w ogóle! Ja nie wiem, co tu się dzieje, ała, bije mnie, tato! On mocny jest, kurcze, on mocny jest, zabrali mi pół życia, dawaj go! Ty gdzieś tu jeszcze był, widziałeś, co to są za dziwne czary? Czary Marii jakieś, ich tu nie było jeszcze niedawno, co? No, oni chyba dowiedzieli się, że chcemy zdobyć ten skarb, dlatego wydaje mi się, że teraz najlepszym momentem by było szybko zabrać ten skarb. Dobra, ze skrzynki. Dobra, to chodź szybko, bierzemy normalnie te... O, kurczę, ja nie mogę! Nie. Padliśmy w pułapkę, tato! Co teraz? Kurczę, czekaj! Może mi się uda wziąć tutaj tą mapkę, okej, czekaj, coś tutaj... W ogóle w tej skrzynce nic nie było, to jakaś ściema, czekaj, przeczytam, mam tu... Haha, mamy was! Tato, zobacz, co to jest, kurczę, za książka? Że niby ktoś nas ma... Ej. O ty kurcze, co wy tutaj robicie? Ej kurcze, to są ludzie z tego miasta! Tak, to my! To było wszystko pułapka, rozumiesz? My specja, mamy już was dość! Po pierwsze, mamy was dość, że cały czas na tutaj atakujecie miasto, a po drugie, to teraz jest dla was nauczka, po prostu trafiliście do więzienia za to, co zrobiliście, rozumiecie? Wypuszczaj to? Nas! O nie, wypuszczaj nas stąd, ty kasztanie! Wypuszczaj nas stąd! Nie ma opcji, słuchajcie, traficie do więzienia normalnie, wiecie co? O, tam jest jeszcze mój kolega! O nie, przyjdziemy po ciebie, kolego, nie martw się! Ale wiecie, co wam powiem? Powiem wam, że już jest połaż, rozumiecie to? Zakrywam was i idę po policję, Kasztanie jeden! Ty kurczę, ja się boję ciemności, tu jest ciemno, tatusiu, kurczę, niech on nas wypuszcza stąd, zobacz! Ty kurczę zniknął, widziałeś? Co on? Jak on to zrobił? Perłą może się wytepał, może miał perłę Endermana, co? Ja nie mam pojęcia, może, tatusiu, tak. Ale zostaliśmy tu sami, ja się boję, kurczę. Co jak tutaj zaraz policja przyjdzie i nas porwą, co? Ja nie mogę... Poczekaj, synku, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Czekaj, rozglądnijmy się. Ej, coś podejrzanie mi się wygląda, jakiś ten blok, zobacz, tak jakby był on jakiś osłabiony, widzisz tak, go? Tak, jakby to była pęknięta, kurczę, skała, może byśmy spróbowali jakoś to rozbić, co? Ty, patrz, to dosyć łatwo się rozbija. Ty, kurczę, to jest jakaś pułapka, zobacz, jakieś ufolutki tutaj. O nie, kurczę, dawaj ich. O nie, szczury, kurczę, nas atakują. Mam mało życia, tato. Pomóż. Czekaj, pomóż. Ja ci bierz swojego, bierz swojego. Dawaj. Ty, zniknęli. Kurczę, dobra, daliśmy radę. Uff, pokonaliśmy ich, tatusiu. Piąteczka, kurczę. Ale byli mocni w ogóle, co? Takie dziwne. Kurczę, patrz, mam jakiś tunel tutaj, znaleźliśmy, co nie? No, ale nam się udało. Dobra, szybko, zanim policję wezmą, musimy się szybko stąd uciekać. Kurczę, tu jest jakieś wyjście. Dobra, dawaj. Kurczę, ja nie mogę, ale widziałeś, jacy cwani są ci mieszkańcy tego miasta. Musimy uważać następnym razem, jak tutaj przybędziemy. Czekaj, sprawdzimy, czy nie ma tutaj nigdzie policji. Nikogo chyba nie widzę, także jest czysto. Wracamy, tatusiu, na statek z powrotem szybko, co? Tak, trzeba szybko odłożyć łup, który zdobyliśmy, całe złoto, które zdobyliśmy, bo może być się ciekawie, chodź weźmiemy łódeczkę tutaj szybko, chodź, ja pod ciebie podpłynę. Dobra, dawaj, tatusiu, płyniemy łódeczką, kurczę, szybko, mam nadzieję, że naszej rodzince nic nie zagraża, słuchaj, wszystko w porządku. Gdzie jest moja siostra? O, jest siostra, słuchaj, tato, dawaj. Córka, szybko. Co się stało, siostra? Porwali mamę? Nie. Policjanci? A co z naszym skarbem? Cały nasz statek, kurczę, ukradli? Nie wiem, musimy iść zobaczyć w ogóle tam. Słuchajcie, pokażę wam, chodźcie. Po prostu tam nie szłam do statku, bo się bałam. Bałam się, że coś mi zrobią. Spokojnie, siostra. Wredne mieszkańcy, o nie, nie pozwolimy na to. Dzieci, spokojnie, zachowajcie wielką spokój i idziemy spokojnie obczaić całą sytuację. No tak, tylko mamę porwali. O kurczę, siostra, ty masz w ogóle jakieś lewitującą czapkę na głowie. Ha, patrzę, ale chyba, dziwna, chyba, patrz, za,
chyba za dużo na ciebie w ogóle była. Słuchajcie, ogólnie my mamy siostra Szabelki, już teraz się o nic nie musisz martwić. Ty, Toto, patrz na te kurcze, jakie barany, patrz kurcze, normalnie stoją, siedzą cały czas tutaj, normalnie w tej łódce i płyną, próbują płynąć kurcze po lądzie. Ja nie mogę, nieźle. Weź, zniszczy mu tutaj tą ten, koniec pływania, koniec pływania. Ty, policja, ratunku, Toto, no to oni coś mówi do mnie, wasza mama jest w więzieniu i wy też tam traficie. O nie, kurcze, oni o nie, mówią, policjanci nas atakują, piraci do boju, dawajcie, piraci kontra policjanci, nie dacie sobie z nami rady, my jesteśmy najsilniejsi. Cieniaki jedne, siostra w porządku, wszystko okej? Tak, udało się, jest, udało nam się pokonać policjantów, ale mama jest w więzieniu. Patrzcie kurcze, płyniemy normalnie, płyniemy po lądzie, tak jak kurcze te villagerowie, kurcze, ci wieśniacy, nie? Ale jaja, czekajcie, sprawdzimy w ogóle, czy wszystko jest na statku, zostało nam bezpiecznie tutaj schronione. Ty, otwarte jest? O nie, słuchajcie, mam złą wiadomość, wszystko zostało skradzione, nasze całe złoto. Tatusiu, co my teraz zrobimy, co? Skąd oni niby wiedzieli, gdzie my trzymamy złoto? Przecież pokład zawsze miał być zamknięty. O nie, nie pozwolę na to, nie dość, że uwięzili naszą mamusię, to jeszcze nam skradli cały skarb. Trzeba się na nich zemścić, chodźcie. Kurczę, ja im tego nie odpuszczę. To w ogóle jest masakra. Musimy teraz im pokazać, kto tu rządzi, że z piratami się nie zadziera i my jesteśmy najsilniejsi tutaj na tym świecie i kurczę, nikt nie powinien do nas zadzierać, także... Wow, tatusiu... Spokojnie, spokojnie, siostra, dawaj tatusiu, odpalaj trzymaj, kurczę. Trzymaj, synku, trzymaj trochę, wysadźmy im za to, co oni nam zrobili, wysadźmy tak. Im trochę tutaj. Gdzie jest w ogóle rzeczy. Więzienie, siostra, ty wiesz może, gdzie tutaj jest więzienie? No jest tam koło restauracji, gdzie byliście, ale ja się boję, może ja pójdę do statku, popilnuję i masakra. No to idź, pilnuj statku, chociaż nie wiem, za bardzo tam już nie ma co ukraść, w sumie gdyby nam statek ukradli, nie mielibyśmy stąd jak uciec, nie tatusiu? Kurczę. No, o nie, tej sytuacji ogólnie się nie spodziewałbym, bo statek jest za duży zbytnio i mamy pewne zabezpieczenia, żeby oni nam nie ukradli tego statku. No dokładnie, kurczę, no dobra, to idziemy tato, idziemy chyba tutaj. Ty, widzę więzienie, tatusiu, tu jest już normalnie tabliczka więzienia. Odsuń się jesteś... szybko, synu, Tatusiu, kurczę, musisz uważać, bo jeszcze, kurczę, nam się coś stanie, patrz, aż do restauracji doleciało, dziurę im zrobiłeś w restauracji, ha, ale jaja, ty to jesteś, kurczę, niezły, tatusiu, ty mi zawsze imponujesz, normalnie jesteś najlepszym tatą na świecie, zawsze mnie ochronisz, nie? No, a oczywiście, że tak, synku, ze mną możesz się czuć bezpiecznie, to co? Ej, tu jest więzienie, zobacz tylko! No, chodź, musimy tutaj znaleźć naszą mamę, ona najprawdopodobniej jest tutaj gdzieś zamknięta, także musimy tutaj wejść, kurczę, te drzwi są jakieś, kurczę, zamknięte chyba, co? Mamy klucz tam, tatusiu, czy jak tu wejdziemy, masz jakiś pomysł? Czekaj, tu jest, zobacz, patrz, co tu jest, ty, jest przycisk, widzisz? Guzik jest! Dobra, wejdziemy tutaj, normalnie guzik i wchodzimy, dawaj tatusiu. Okej, czekaj, jest tu jakaś skrzynka, sprawdzimy co jest w środku. Ty, kurczę, łuki i strzały, ja biorę to. Przyda się no, normalnie, bierz. Hełmik. Patrz jaki piratom hełm znalazłem. Piratom zawsze się coś takiego przydaje, hełm. Zamiast okularów ubiorę hełm. Jaki kozacki, wow. Kurczę. Teraz będę w takim hełmiku, jak mnie normalnie inne dzieci w szkole zobaczą, to po prostu będą w szoku. Idę zobaczyć na górę, czy tu w ogóle fajny widok. O, tutaj mamy nie ma, jakby co na górze jest czysto, tatusiu, ale stąd w ogóle się ładny widok rozprzestrzenia. Myślałem w ogóle, że na górze mamy normalnie uwięzią, ale widzę, że jednak nie, zobaczmy tutaj, na dole, tutaj, kurczę. Tutaj, synu, chodź, synu, szybko, o nie, zobacz. Policjanci, kurczę, o nie, dawaj tatusiu, kurczę, musimy ich powstrzymać, o nie, oni są mocni, uważaj, oni są silni dosyć. Zaatakuje cię, widzę tam, kurczę, widzę tam szabelką. Nasz mieczyk chyba, tam jest mama, tato, tak mi się zdaje, ratunku, że tam... Ratunku, słychać mamę, tato, dawaj ich, dawaj już ich, już cię uwolnimy, moja żono, spokojnie, przychodzimy w dobrym nastawieniu, zaraz zniszczymy tych policjantów. Tak, kurczę, mamy was, o nie, ja zwiewam, dajecie, ja zwiewam, dwa serduszka, szybko, jacie, udało wam się. Tato. Zniszczyłem ich. Yes. Dobra, kurczę, ile złota tutaj, dawaj, wypuszczamy mamę. Dobra, otwierać, ja cię. Dobra, dawaj, mamo, dzięki. Wychodź. Ale w masakra. Ogóle poznałem cię już po tym mieczu, widziałem, że tu jesteś uwięziona. Wszystko w porządku, nic ci nie zrobili, żadnej krzywdy? Nic, ale po prostu masakra, tak w takim jakimś ciasnym pomieszczeniu mnie zamknęli, powiedzieli, że już jest po nas, ale na szczęście udało wam się, jest, a to jest dobra. Nasze złoto w ogóle. Kurczę, to nasze złoto? To nasze złoto, skradzione, odzyskamy, bierzemy wszystko, rodzinka, i odzyskujemy stąd i musimy stąd zwiewać. Chodźcie w ogóle, może teraz się im odwdzięczymy i wysadzimy, tato, wysadza im więzienie już tu na starcie. Dawaj, tutaj dobra, są dźwignie. Dobra, już, uwaga, okay. uwaga, dobra, zwiewamy. Uwaga, i boom, i nie ma więzienia, już kurczę, nie będą gdzie mieli trzymać normalnie złych łajdaków i złodziei, kurczę, pięknie. Dawaj, tatusiu, odpalaj, kurczę, miasto zostanie wysadzone, jesteśmy najlepszymi piratami. Pożałujecie.
Dawaj! Pożałujecie wy wredne villagerowie, tutaj wieśniacy z wioski. Właśnie tak, a ja tu mam łuk. Łuk, kurczę, łuk, mam super tutaj, kurczę, pamiątkę i będę w nich tu wszystkich strzelał. Macie, kurczę, z piratami się nie zadziera. Haha, wleciał. O, tam nawet dwóch sobie pływa na łódeczce. O, pewnie jakaś randeczka, co mamo? Wygląda ci to na randkę jakąś? Uwaga, uwaga, zwijamy z tego miasta i już tam wielki nie przyjdziemy. Wybuch. Dobra, wielki tatusiu, wybuch, wielki odpalaj, wybuch. Odpalaj i uciekamy. Ostatni, ostateczne starcie, ostateczny. Uciekaj, tato, uciekaj, żeby ci krzywdy nie zrobiło. Pięknie, pięknie. Dobra, słuchajcie, czas wracać na statek, tam czeka na nas siostra. Odpływamy i uciekamy do kolejnego miasta, albo nie wiem, może na jakąś wysepkę przycumujemy i policzymy, czy nasze złoto się zgadza. Także wyruszamy. Ale jazda bez trzymanki.